Jestem w Dąbrowie Górniczej na ulicy Kościuszki i w końcu tutaj na ulicy Kościuszki mamy otwartą, czynną, nową drogę prowadzącą wiaduktem pod torami kolejowymi, a więc część tego nowego układu drogowego tutaj w okolicy centrum już mamy przejezdną. Pierwsze z rond. Tutaj ulica Kolejowa. Ja jadę dalej, jadę w kierunku Zielonej. Mamy kolejne rondo przy skrzyżowaniu z ulicą Limanowskiego. Pytanie, czy Limanowskiego już przejezdna tutaj w kierunku przejazdu, dawnego przejazdu kolejowego. Objazd do ulicy Robotniczej. Natomiast nie będę teraz jechał objazdem do ulicy Robotniczej, bo tutaj na rondzie u zbiegu tej nowej drogi z ulicą Robotniczą oraz ulicą Korzeniec pokażę Wam, dlaczego ten objazd do ulicy Robotniczej tam jest. A jest to spowodowane zmianą organizacji ruchu tutaj, bo mianowicie tutaj właśnie teraz widzimy ulica Robotnicza stała się drogą jednokierunkową prowadzącą od ulicy Limanowskiego, czyli skręcam w prawo, jadę na objazd, rowerzysta pierwszy. Musiałem ustąpić oczywiście rowerzyście. No i jestem na ulicy braci Pękalskich. Pojadę w lewo tutaj od braci Pękalskich. Już jest droga dwukierunkowa. Ciekaw jestem, czy tutaj ten jeden kierunek tak naprawdę będzie zachowany na całej długości tej drogi, czy zajdą tutaj jakieś jeszcze zmiany. Oczywiście nakaz w prawo, czyli jedziemy na parking przed dworcem. Tutaj też ulica Limanowskiego. Skręcam na parking przed dworcem, a w zasadzie za dworcem. No tutaj, jeżeli chodzi o parking, to w zasadzie nie zmieniło się nic od mojego ostatniego tutaj pobytu. Jeszcze troszkę tutaj pracy przed ekipami budowlanymi. A tu widzimy właśnie nowy układ drogowy. No, może nie tak dokładnie go widzimy, ale tutaj właśnie mogliśmy sobie choć trochę na ten nowy układ drogowy spojrzeć. Jadę z powrotem. Jadę w prawo w
ulicę Limanowskiego. No i tutaj widzimy ulica Limanowskiego. Nie ma ona jeszcze przejazdu na wprost. Tutaj jeszcze ten odcinek wymaga troszkę pracy, aby tutaj do ronda od strony podociągów dojechać. No i o tym odcinku, o ten odcinek drogi jestem bardzo ciekaw. Czy on tutaj będzie na całym odcinku jednokierunkowy? Tutaj jeszcze brakuje nam oznakowania, że to jest jeden kierunek. A ja sobie pojadę teraz w ulicę Orzeniec. Jestem teraz na ulicy Konopnickiej, tuż koło Biedronki. Dotychczas, jadąc do centrum, mieliśmy drogę na wprost. Teraz mamy drogę w prawo. I tak naprawdę fajnie, gdyby tutaj no też oznakować jakoś, aby tutaj było pierwszeństwo. W tej chwili przynajmniej zniknęło to oznakowanie, które było dotychczas, a więc że pierwszeństwo jest dla tych z prawej, czyli z Limanowskiego, oraz sprzeciwka, czyli z drogi, której już w zasadzie nie ma. Oczywiście docelowo tutaj będzie zakręt, aczkolwiek podejrzewam, że jakiś podjazd tam sprzeciwka będzie, więc tak naprawdę powinno się tutaj gdzieś niebawem pojawić oznakowanie. A tu już jestem na nowym odcinku ulicy Limanowskiego, na nowym odcinku, który prowadzi nas właśnie tutaj, jak widzimy, do ronda, do nowego ronda, do nowej drogi. Tutaj w prawo chwilę temu jechałem, jadąc na wprost od centrum. Na wprost bym chciał pojechać rondem, w tej chwili się nie da, bo jak widzieliśmy przed chwilą, prowadzone są tam prace drogowe. Nie ma również możliwości przejazdu po minięciu już wiaduktu, jadąc od strony zielonej, by pojechać w prawo, by pojechać na nową obwodnicę, bo tam również mamy zakaz ruchu, ale możemy już pojechać w ulicę Kolejową. Aczkolwiek tutaj jeszcze, jadąc od tej strony, mocno musimy uważać, bo zwróćcie uwagę na tą chwilę, tutaj dość daleko wysunięte słupki ograniczające ten nasz pas. No oczywiście tutaj cały czas te drogi, to cały czas jeszcze jest budowa, więc tutaj nie spodziewajmy się, że już będziemy mieli od dziś, od jutra, od pojutrza takie fantastyczne drogi, którymi będziemy się poruszać. Jeszcze się tutaj trzeba uzbroić w cierpliwość. Jeszcze tutaj na pewno będą zachodziły różnego rodzaju zmiany, większe bądź mniejsze. Będą pewnie jakieś wyłączenia pasów ruchu, bo ciągle tutaj jeszcze trwa budowa, o czym oczywiście przypominam. No i miejsce, które niegdyś było tutaj zmorą dąbrowskich kierowców, dzisiaj rondo, skrzyżowanie Kolejowa, Poniatowskiego i Konopnickiej, niegdyś przejazd, dzisiaj przejście pod torami dla pieszych. Bardzo przyjemne miejsce dla kierowców.